Tu się urodziłem, w schronisku na hali boraczej. Moi rodzice prowadzili to schronisko. Ciężko nam się tutaj żyło. Ojciec musiał chodzić aż 30 kilometrów do Żywca po żywność. Z wodą też były problemy. Trzeba ją było nosić z pobliskiego źródła. Turyści rzadko nas tutaj odwiedzali. Luksusem był chleb, masło, to już był luksus. Konserwa, najczęściej te konserwy jeszcze pochodziły z darów w języku angielskim. Piękne puszki, duże puszki. Pamiętam taką jedną wielką puchę gdzieś o średnicy metra i wysoką na 1,20 m, gdzie mnie wkładali ci, którym niby przeszkadzałem jako mały chłopak. Goniłem po schronisku, łaps i do tej beczki. Ze schroniska zjechaliśmy w 1953 roku i tak przyjechaliśmy do Żabnicy Skałki, do nowego domu. Ten nowy dom był w stanie, można powiedzieć, surowym, dlatego że tylko była sień i z sieni wchodziło się bezpośrednio do jednego pomieszczenia, do kuchni i to było wszystko. W pokoju, pamiętam, jak się otworzyło drzwi, to była przepaść. Tam w ogóle nie było podłogi i wyrównany był z piwnicą. A więc jeden taki wielki, jak gdyby pokój na prawie 5 metrów wysoki. Chciałem podjąć najpierw naukę w szkole oficerskiej w Dęblinie, jako że w okresie szkoły średniej uzyskałem stopień trzeciej klasy pilota szybowcowego i z takim przygotowaniem przystąpiłem do szkoły oficerskiej. Lecz w tym okresie, był to rok 1968 roku, zdałem również egzamin na Politechnikę Krakowską, na Wydział Budowy Maszyn. Otrzymałem przyjęcie i do Szkoły Oficerskiej w Dęblinie, i na Wydział Budowy Maszyn na Politechnice Krakowskiej. Wybrałem Kraków być może dlatego, że było to miasto,
chyba leżące najbliżej, o pewnych tradycjach. Uniwersytet Jagielloński. Dużo słyszałem o Politechnice, Akademii Górniczo-Hutniczej. I weźcie to drzewo, odnieście tam i później będziemy przybijać, malować i lakierować to pomieszczenie wewnątrz. Po skończeniu uczelni chciałem zostać pracownikiem naukowym, wykonać doktorat, ale w krótkim okresie czasu zorientowałem się, że nie jest to ta droga, że wykonując pracę naukową w sposób tradycyjny na uczelni, poza tą pracą nic więcej bym nie zrobił. Straciłbym pół życia, a może i całe życie, na wykonywanie tylko pracy naukowej. W Krakowie efektów swojej pracy nie widziałem. Postanowiłem przyjechać tu, do Żabnicy i tu zacząłem budować dom. Do szkoły ja już chodziłam jeszcze, ale on był trochę ode mnie młodszy. Ale chodziłam z Gałuszką do szkoły jeszcze, ale on był ode mnie młodszy. No, fajny był tak od samego początku, tak lubił tak się interesować czymś. Nie był tak jak my. My byli tak trochę tacy z miast, z wioski tacy my byli. A on taki był zaraz taki niby miastowy więcej taki był. Taki, że był taki... Już nie był taki jak my, nie my taki górole, a on był taki więcej pon. Żona, no on się nie żeni, bo nie ma czasu na to. Trzeba się ożenić, trzeba mieć trochę czasu, a on jest tak zajęty, że on się nie żeni. Bo on chce kobietę grubą, taką, żeby mu odpowiadała, a on taki cienki jak my, to on nie chce. A u nas są takie kobiety, są takie, co gonią po tych górach. Ja nie ma taki gruby. Wariatem w każdym razie według mnie nie jest. Jest bardzo po prostu człowiek myślący. I myślący na przyszłość. No, niektórym się to może nie podobać. Pieniądz robi swoje. Jak ma pieniądze, komu on to da? Dlatego może być kwestia, dlaczego się nie żeni. Komu on to później odda? Każdy umrze. To może być kwestia dlatego, że ludzie na niego tak mówią. To jest człowiek, który po prostu musi coś robić. Non stop coś musi robić. Coś nowego, coś co... Gdzieś coś podpatrzy, coś tego, to on to musi mieć, on to musi robić. Do widzenia. Do widzenia. Nie pije, nie tego, nie chuligani, on na zabawy nigdzie nie chodzi, on tylko w domu, no i ze samochodami stale robi, także stale robi ze samochodami, stale naprawia, kupuje różne stare, potem to remontuje, robi, no bo on właściwie skończył Politechnikę, Wydział Mechaniczny i to tak cały czas. A budowa to nadal, do tej pory. Skończył to znowu zaczął co innego, to znowu wyciąg. To tak stale, to tak się nie kończyła ta robota.
A ja tu robię taką Tatrę z 1923 roku. Wykorzystam wszystkie te podzespoły z tej Nysy, silnik, ramo, karoserię. Karoserię przetnę gdzieś tutaj. Tutaj będą błotniki, pokrycie na silnik, taka maska, dalej przeszklone to będzie tak jak tutaj na tym obrazku. I to będzie model Tatry z 1923 roku, tylko nie taki zupełnie model, tylko to będzie pojazd taki trochę dziwny. Będzie jeździł w zimie na gąsienicach, a latem będzie jeździł na kołach. I cały szkopuł tutaj jest, aby w eksploatacji można było w przeciągu jednej godziny zmienić koła na gąsienice. To będzie samochód, w zasadzie być może jedyny taki jest, będzie w Polsce. To jest turbina Francisa. Ona jest bardzo dobra. Kupiłem ją na złomie kilka lat temu. W tej chwili czeka ją remont, muszę ją wyremontować. O, tam jest spychacz w remoncie. W tej chwili jest cały rozebrany. A tam dalej jest spychacz, który już jest po remoncie i on może w tej chwili już pracować. A kiedy to będzie gotowe? Trudno powiedzieć. Kiedy? No, ale w każdym razie jest dużo do zrobienia, bo te bramy przede wszystkim trzeba. No tak, żeby urząd dozoru technicznego mógł to najpóźniej we wrześniu odebrać, tak żeby ludzie mogli jeździć. No w kwietniu. W grudniu, na święta Bożego Narodzenia. W tym roku, koniecznie w tym roku. No trzeba by było, ale jeszcze dużo do zrobienia. W każdym razie z tym najgorsze samowanie tym silnikiem. Żeby po prostu wina nie wracała. Tam zmieści, jest tam tyle miejsca, żeby to się zmieściło. Muszę mi się przebudować. Nie dam rady? Nie. Będziesz musiał wyskoczyć na ten cechownik, tak? A ty tam chwycisz ręką, jak ja ci tam... Tak. I po prostu stań na linę ciężarem ciała i podajesz mi ją tutaj. Jeszcze to trochę. No. Jeszcze trochę. Teraz tak, żeby na tych żówkach... No, odciąg i nacisz. I nacisz na dół. Ciężarem ciała. No, na dół i musi wejść. Czy nie? Jeszcze, dobra. No dobra. Dobrze. No. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze bo nie dochodzi do tego. Ale musisz, nie. Żeby to koło głowę szło po linie. Że jak ona spada, to się nie. Dziś obróć krańcówkę. To kółeczko malutkie.